O nie, a co to za wielki bałagan? O rany, skąd tutaj się wzięły ośmiornice, ryby i te pudełka? Wiecie co? Wszystko jest w klimacie morskim, nawet mamy skarby, potrzebujemy kogoś, kto zrobi z tym porządek. Witajcie zatem, kochani, w kreaturze postaci Toka Life World, w świecie, w którym wszystko może się wydarzyć. A ja zaczynam od stworzenia postaci, która pomoże mi ogarnąć ten bałagan. Jak myślicie, kto dogada się z rybami? Kto pływa pod wodą i kto jest ulubieńcem wszystkich dziewczyn? No oczywiście Arielka! Zatem zobaczcie, stworzyłam już przepiękne czerwone włosy. Czas teraz na strój. Poczekajcie. Mamy tutaj piękny ogon, taki zielony. Chociaż nie wiem, czy nie lepszy byłby ten. Jak myślicie, który wybrać? Ten zielony czy ten nieco ciemniejszy? Chyba zostanę jednak przy tym zielonym. Zobaczcie, kilka sekund i Arielka jest stworzona. Arielko, proszę, proszę, pomóż mi. Na początek musimy się zająć tymi wszystkimi rybkami. One potrzebują wody. Dobrze, że mamy tutaj gigantyczny basen. Musimy go zatem przerobić na miejsce, gdzie nasze zwierzaki będą mogły odpocząć. Wybierzmy sobie tutaj kolor, słuchajcie, odpowiedni. Jak myślicie, czy zrobić po prostu taką plażę? Chyba tak, podoba mi się. Do tego wszystkiego jeszcze ustawmy kilka leżaków. O, w ten oto sposób. Trzy leżaczki wyglądają spoko, fajnie się prezentują. I potrzebujemy jeszcze rośliny, które nam tutaj wypełnią wszystko. Tak, aby rybkom się dobrze pływało w tym basenie i aby pomyślały, że faktycznie może są gdzieś w oceanie. Więc dorzucimy jeszcze palmy. Ale duże, one są gigantyczne, zobaczcie na to. Ile one miejsca tutaj zajmują. Wyglądają naprawdę świetnie. Do tego wszystkiego może jeszcze jakiś tutaj dywanik, ale chyba nie ma nic niebieskiego, więc zostawię to. Damy szybko tutaj jakąś jeszcze kanapę, aby można było wypocząć. I teraz do basenu, do zabawy dla naszych rybek damy jakieś zabawki basenowe. Przecież my tutaj mamy takiego flaminga. Jest też piłka i tutaj chyba jakaś pływająca palma. Dobra, skończone. Chwila, moment, a teraz bierzemy te nasze ryby. O, chodźcie, ja Wam tutaj pomogę. Ryby i ośmiornice. O rany, jakich jest dużo. Biedaki, jak one wytrzymały bez tej wody. Chodźcie tutaj, wskakujcie do wody. Tadam, tadam. O, ktoś może się tutaj wylegiwać jeszcze. Ale rybki raczej tutaj wsadzimy do środka. Ojej, szkoda, że one nie wystają. Tylko faktycznie widać, że tam pływają, ale niestety nie można ich zobaczyć, ale szkoda. Chociażbym położyła go tutaj na tym flamingu, ale się niestety nie da. No dobra, ryby uratowane, to teraz czas zająć się Arielką. Gdzie ty jesteś? Ach, ty masz jeszcze ryby! Ojej, trzeba je uratować, dawaj je! Ojej, trzeba je uratować! Dalej, wrzucamy je tutaj do wody. Czy ktoś jeszcze ma jakieś ryby? Bo wydaje mi się, że więcej osób chyba je miało. Tu jest ryba. Skakuj, chyba był delfin. O, i tu, żółwia możemy tutaj położyć. Kraba również. Halo, czy ktoś chce oddać swoją rybę? Na szczęście zostały już tylko dwie takie malutkie. Okej, udało się wszystkie uratować. Kraba postawimy tutaj, żółwia również. Arielko, zostałaś bohaterką! To teraz nagroda dla Ciebie. Tutaj to wszystko, co jest w pudełkach, jest Twoje, tylko musimy Tobie stworzyć przepiękny domek. Zaczniemy sobie od wyboru odpowiednich ścian. Czy mamy tutaj jakieś fajne takie morskie tapety? No jest ta niebieska. Chociaż ja bym wolała coś bardziej zielonego, no ale no dobra, niech już będzie. Teraz podłogę wybierzmy, no dobra, taką niech będzie. Może ta nieco ciemniejsza. O, fajnie wygląda. Koniecznie musi się tutaj pojawić jakieś łóżko do spania, bo zrobimy teraz tylko jeden pokój. A łóżko, które mi się najbardziej podoba, to jest to oczywiście. No słuchajcie, ono pasuje tutaj idealnie. Od razu jeszcze jakieś oświetlenie, bo zrobiło się tutaj jakoś ciemno, więc damy może takie dwa koszyczki. O, pięknie się prezentują. Następnie nad tym łóżkiem chciałabym zrobić takie wiszące ogrody, co oznacza, że po prostu to będą takie wiszące rośliny. Tak, aby one nam tutaj zasłaniały troszeczkę to łóżko. Najpierw jedne takie, a później damy jeszcze o te. Nieco wyższe, dłuższe w zasadzie. O, to chciałam powiedzieć. Zobaczcie, jak pięknie.
Jak te roślinki tutaj nam zasłaniają wszystko przepięknie. Wygląda to obłędnie. Widzicie? W ten oto sposób. W oknie oczywiście muszą się pojawić zasłonki, bo ja uwielbiam je używać. Szczególnie, gdy są takie o pięknie złożone. Ok. Skoro jest łóżko na samym środku, to teraz jeszcze jakaś kanapa, żeby usiąść, albo najpierw jeszcze jakaś szafeczka. O, tutaj damy tę szafeczkę. A wiszącą mamy, czy coś znajdziemy? Chyba była jakaś taka zielona. Gdzie ona tutaj się chowa? O, jest, zobaczcie. Przepiękna, taka jakby morska. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. Kanapa. Na czym mamy tutaj usiąść? Ma być morska, więc, uwaga, uwaga, będzie taka. Tudum, tudum. A do tego jeszcze damy może taką pufę niebieską. Ej, pasuje. Z tyłu bym chciała dać regały i myślę, że ten nie, damy te, o, dwa takie, one mi się bardziej podobają, bo więcej rzeczy się tutaj mieści. O nie, skąd te pufy się tu wzięły? Tutaj już nie jest ich tyle potrzebne. Dobra, mamy to, tutaj jeszcze jest kawałek miejsca, może tam włożymy jeszcze jakiś mebelek, tutaj mamy taką szafeczkę. I to tam może damy to takie długie. O, zmieściło się. Zobaczcie, jak pięknie. Wygląda bardzo, ale to bardzo przytulnie. Mega mi się podoba. Przydałby się jeszcze jakiś mały stoliczek, na którym Arielka będzie mogła sobie poukładać różne rzeczy. Teraz potrzebujemy dywanik. Czy coś znajdziemy? Ten jest boski! Wyglądają jak listki. Wow, takie listki, które pływają po wodzie. Ale piękne, przepięknie to wygląda i nie może się jeszcze obejść bez pomponików. Tak się składa, że mamy tutaj takie przepiękne niebiesko-zielone. One będą imitować takie jakby bąbelki. Zobaczcie, o, ustawiam je na różnych wysokościach. I słuchajcie, przepiękna kompozycja tutaj w oknie nam się pojawiła. Czy potrzebny nam jest jakiś stolik? Przydałby się, albo chociaż jakaś taka niższa ława, albo jakaś taka szafka jeszcze. Czy coś my tutaj mamy? Jest takie coś, to jest chyba biurko, ale nie, biurka nie będziemy brali. Za to takie szafeczki i je ułożymy właśnie tutaj, bo wydaje mi się, że będę potrzebowała dużo, ale to dużo miejsca na różnego rodzaju rzeczy. Arielko, co ty tutaj masz? Ogony! O wow, jakie one są piękne! Mały i duży. Ej, to my potrzebujemy haczyki, aby je powiesić. Dobrze, że mamy tutaj jeszcze trochę miejsca na ścianie. Haczyki weźmiemy o w takim kolorze. Jeden haczyk tu. Zobaczcie, ten ogon faktycznie da radę się tutaj jakby powiesić. I drugi weźmiemy nieco niżej, o, z tej strony, na ten mały. Ale czadowo, Arielka będzie mogła zmieniać swój ogon. Raz mieć zielony, a raz mieć fioletowy. Spróbuję go jeszcze przestawić, a to wcale nie jest takie łatwe chwycić. O, to właśnie, w ten sposób. Ok, pierwsza rzecz już ułożona, tutaj ta muszelka. To teraz musimy zabrać resztę tych kartonów. Ups, jest ich bardzo dużo. Wiem, chyba trochę przesadziłam, ale jak zaczęłam zbierać te morskie rzeczy, to okazało się, że ich jest bardzo, ale to bardzo dużo. No to co, zaczynamy. Kraba mamy tutaj. O, jeszcze jeden krab. Ej, chłopaki, co wy tu robicie? Mamy jeszcze rybkę, a gdzieś powinna mieć jeszcze akwarium. O, tutaj jest. Akwarium. Postawimy sobie tutaj na tej szafeczce. I wkładamy do środka rybkę jedną i drugą. Zobaczcie, jak bosko dwie sobie pływają. Tutaj mamy taką fajną maszynę, która puszcza bąbelki. Będziemy się czuć jak pod prawdziwą wodą. Skrzynia ze skarbami może stanie o tutaj. Zaraz na dworzu, mega mi się podoba, chociaż powinna być zamknięta, żeby nikt tam nie zaglądał. Tutaj mamy kolekcję jakichś takich roślin i kolejna rybka, skakuj do akwarium. O rany, ile ich tutaj się pojawiło. Tu mamy jeszcze coś, kolejna rybka, no nie, co się dzieje? Czy ja w ogóle tutaj mogę mieć akwarium? Jest coś takiego, żebym mogła zabrać? Przydałoby mi się jeszcze jedno. Bo mam tylko jedno, a... Jest akwarium! A nie! O rany, ja myślałam, że to jest akwarium, a to jest połączone razem z tamtym. O to nie, to mi się to nie podoba. Mamy tutaj taką fontannę. Może w tej fontannie da się, słuchajcie, położyć tą małą rybkę?
No, coś tam pływa, coś tam wygląda, może być, ewentualnie. Możemy jeszcze jedno położyć w domu. Nie, w domu to ewidentnie nie pasuje. No to co, nie ma tutaj jest akwarium. Słuchajcie, biorę to, wyrzucam tę piłkę, ale czy tutaj da się włożyć rybkę? Nie, nie da się. Dobra, to nie, to jednak to wyrzucam, jednak to był zły pomysł. No trudno, jeżeli wiecie skąd zabrać akwarium, to dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzu. Na pewno przeczytam Wasze komentarze wszystkie. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie niby rybki, ale ja będę tu uznawała, że to są jakieś maskotki. Dokładamy kolejne tutaj nasze ukwiały, to się tak nazywa chyba? Tak mi się wydaje, żeby zrobić jeszcze większą ozdobę. Tutaj mam gazetkę w ogóle. Ona musi się tutaj pojawić. A, jeszcze kolejne kartoniki. O, kryształ. Jeszcze jeden ogon. I jeszcze jeden. No dobra, wiem co zrobię. Muszę się pozbyć tej szafki i po prostu zrobić tutaj półki. Chociaż nie chciałam tego robić. Chciałam mieć taką szafeczkę. A półki... Ej, a może te się zmieszczą? O! A czy tutaj mogę powiesić teraz te ogony? Jest! Zobaczcie, ale cudowo! A na półce chciałabym postawić tę karmę. O, jest, udało się, obok akwarium. Ale czak! Prawda, te jedne kwiaty mi tutaj trochę to zasłaniają, więc je przestawię, o, może na tę stronę. Dobra, jest, mamy to, ogony się zmieściły. A teraz może być tutaj kolekcja jeszcze moich tych roślinek. O, ustawimy je z tej strony. Mam jeszcze muszelki. Mam kule takie wodne z rybkami. Kilka muszelek możemy położyć jeszcze tutaj na stoliku. I został mi jeszcze ten obrazek. Nie mam gdzie go postawić. No niestety. Tutaj damy jeszcze te rybki. Teram, teram, teram. Chyba się udało. Zobaczcie na to. Wow, jak to pięknie wygląda. Wszędzie mnóstwo akcentów morskich. No i oczywiście nasza przepiękna Arielka. I co teraz? Ona może zmienić ogon. Raz mieć zielony, raz fioletowy. Zobaczmy jeszcze ten. Ten nieco ciemniejszy, nad którym się zastanawiałam, czy lepiej go nie wybrać. I widzicie? Może być tutaj. I na koniec jeszcze ten czerwony ogon. Wygląda przepięknie. Chociaż prawdziwa Arielka powinna mieć ten zielony. Szukam kogoś, kto by mógł ubrać jeszcze ten ogon. Tak, aby Arielka miała swoją jakąś przyjaciółkę. Może ona, bo ma fajne różowe włosy. Pokaż, czy ty będziesz pasować tutaj. Tadam, tadam. O, jest! OMG! Spójrzcie tylko na to. Jaka przepiękna syrena! O, to są chyba dwie przyjaciółki! Spójrzcie! I jeszcze jedną dziewczynę weźmiemy, bo ona ma takie przepiękne, brązowo-rude włosy i chyba będzie pasować tutaj. Zobaczcie, ten ogon. O, jest, mówiłam! Pasuje! Tadam, tadam! Kolejna przyjaciółka! Ależ dziewczyny są fantastyczne! Od razu się zaprzyjaźniły i bardzo im się tutaj podoba! A Wy, kochani, dajcie znać na dole w komentarzu, jak podobało Wam się błyskawiczne, mega szybkie budowanie domku dla Arielki. Razem z nią uratowaliśmy dzisiaj mnóstwo rybek i mnóstwo morskich stworzeń. Zobaczcie, w tym basenie po prostu pływa delfin. Tutaj jest nawet rekin. O, o, tutaj też. Gigantyczny. No, słuchajcie, rybek jest bardzo, ale to bardzo dużo. Szkoda tylko, że ich bardziej tutaj nie widać. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry. No i piszcie mi kolejne wyzwania, bo najlepsze są zawsze właśnie Wasze pomysły. Wy mi je podrzucacie na Instagramie, na TikToku i nawet tutaj na YouTubie. Piszcie po prostu wszędzie. Ja będę czytać komentarze i na pewno skorzystam z Waszych propozycji. Do usłyszenia. Pa, pa!